Jak nie dać się manipulantom? Szczególnie, że zwykle padamy ofiarą manipulacji ze strony tej samej jednej, czasem dwóch osób z bliskiego, najbliższego otoczenia. I to często w tych samych sytuacjach albo w podobnych sytuacjach. O tym będzie dzisiaj. Jak co tydzień. Wy pytacie, ja odpowiadam. Jedziemy. Jesteś, jaki postanawiasz być, jaka postanawiasz być, a nie jaka się urodziłaś. To jest moje życiowe motto, które co tydzień od kilku lat sprowadza mnie przed tą kamerkę i wiele różnych innych miejsc, żeby się z Wami dzielić moją cotygodniową dawką praktycznej inspiracji z naciskiem na praktycznej, to znaczy takiej, którą można od razu jakoś zastosować w życiu i zobaczyć, co się zmieni. Tym, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, jak zawsze króciutko się przedstawię. Jestem pierwszym w Polsce posiadaczem wyjątkowej amerykańskiej licencji coachingowej Certified High Performance Coach, w moim wolnym tłumaczeniu coachingu wybitnych rezultatów, jednego z najlepszych, najwyżej ocenianych programów coachingowych na świecie i wieloletnim partnerem biznesowym Briana Tracy, wcześniej wiele lat w korpo, a jeszcze wcześniej byłem zawodowym tłumaczem i miałem zaszczyt tłumaczyć m.in. rozmowy prezydenta USA George'a Busha seniora w Białym Domu, czy brytyjskie premier Margaret Thatcher. Jak zawsze na początku też zapraszam wszystkich, którzy się jeszcze nie zapisali do mojej zamkniętej, darmowej grupy na Facebooku, tutaj Mistrzowie Intencjonalnego Życia, nazwa nieprzypadkowa, bo życie intencjonalne to życie zaprojektowane przez nas, a nie przez kogoś innego i w ogóle zaprojektowane, a nie tak po prostu płynące z prądem. To bardzo zachęcam do tego, dlatego że Facebook tak jest skonstruowany, że jeśli jesteś członkiem, członkinią grupy, to dostajesz 100% powiadomień, że coś się tam pojawiło, a wszystko, co się dzieje u mnie na fanpage'u, trafia od razu na grupę. Więc jeżeli jesteś członkiem grupy Mistrzów Intencjonalnego Życia, to na pewno niczego nie przegapisz, więc bardzo zachęcam do tego, żeby się w tym odnaleźć. Jak to jest, że wielu z nas ma blisko siebie czasem jedną, czasem dwie, góra myślę, trzy osoby i to jest ktoś, kto z kim często masz taką relację, że trudno się do czegoś przyczepić, ale po rozmowie z tą osobą często źle się czujesz sam czy sama ze sobą. Do tego stopnia, że często boimy się już w ogóle rozmawiać z taką osobą, boimy się, że jak wejdziemy, to akurat będzie gdzieś tam w pobliżu, żeby się jakaś rozmowa nie wywołała, dlatego że po takiej rozmowie czujesz się gorszy, głupszy, czujesz, że musisz się z czegoś tłumaczyć, że coś zrobiłeś, czy zrobiłaś nie tak, że coś jest nie tak. I cokolwiek nie powiesz, to nic nie da. Cokolwiek nie powiesz, nie będzie lepiej. To jest często ktoś z rodziny, to jest często rodzic albo rodzeństwo, to może być kolega albo koleżanka z pracy, a to może być nawet twój podwładny, twój pracownik, jak masz swoją firmę, bo i tak bywa. I to jest taka relacja, że właściwie trudno się do czegoś przyczepić. Trudno, tak się wydaje, trudno o coś mieć pretensje, a ciągle czujesz się po prostu bardzo źle z tym. To może być żona też i dzieci, tak jak mówi Robert, rzeczywiście. Jeżeli to twój przypadek, to bardzo możliwe, że padasz ofiarą manipulacji. Mam prośbę, napiszcie w komentarzach ja, jeżeli jesteś osobą, która kogoś takiego w swoim otoczeniu ma, po rozmowie z kim często źle się czujesz z samym sobą, z kim w rozmowie często musisz się, albo masz takie wrażenie, że musisz się jakoś bronić, tłumaczyć, coś uzasadniać, coś jest nie tak, ciągle czujesz się gorszym człowiekiem w kontakcie z taką osobą. Kto ma kogoś takiego blisko siebie, niech napisze w komentarzu ja. Wiecie, manipulacja to jest zjawisko, o którym ludzie piszą doktoraty. Powstało wiele książek na temat manipulacji. To jest cała dyscyplina nauki. Ja nie mam doktoratu z psychologii manipulacji, ale mam to szczęście, że wychowała mnie jedna z najzdolniejszych manipulantek, jakie w życiu poznałem, czyli moja mama. Moja mama była mistrzem
inteligentnym spychaniu mnie w dół. I nie tylko mnie, ale innych ludzi z bliskiego swojego otoczenia. Tam mam taki krótki przykład, kiedyś już o tym mówiłem, a jak wiele z Was tutaj pisze, ja mam kogoś takiego w swoim otoczeniu. Ja tu kiedyś opowiadałem taką historię, jak kupiłem pierwszy w moim życiu używany, ale wymarzony samochód. To nie był pierwszy mój samochód, ale pierwszy taki wymarzony. To było używane Volvo Kombi 740. Starsze pokolenie, pamiętacie, był taki kawał, że to samochód, który zapomniała fabryka wyjąć z pudełka, bo on był taki kanciasty, ale to był samochód, o którym marzyłem długie lata. I kupiłem sobie taki, był czarny jak diabeł, miał czarne skórzane siedzenia. Byłem tak szczęśliwy z tego samochodu i nie wiem, co mi odbiło, żeby pojechać do moich rodziców i się tym pochwalić. Ja miałem wtedy 30 parę lat, no już kawał chłopa. I przyjechałem do nich, zadzwoniłem, że przyjadę, pokażę im mój samochód. Kupiłem Volvo, rozumiecie? Volvo. To w tamtych czasach to w ogóle był jakiś odjazd, tak jakbym przywiózł dzisiaj, nie wiem, Maybacha. Przyjechałem do rodziców, mama zrobiła herbatę i tam gadamy o dupie Marylin, przepraszam za wyrażenie. I tak się nikt nie kwapi do tego samochodu. Zaczynam być trochę rozczarowany, zaczynam trochę żałować, że ja tam przyjechałem. No w końcu nie wytrzymałem, mówię, to co, może byśmy zeszli na dół, pokażę wam ten samochód. A, no dobra. No teraz to już naprawdę żałowałem, że w ogóle tam przyjechałem, no ale już trzeba było brnąć dalej. Zjechaliśmy na dół, ten samochód tam stoi. Ogromny, czarny, błyszczący, piękny. Moja mama tak na niego patrzy, długi czas nic nie mówią. Aż moja mama mówi, duży, kto to będzie mył? I w tym momencie zrozumiałem, że ja zrobiłem straszny błąd jadąc tam. Pamiętam to rozczarowanie moje w tym momencie, ale rozczarowanie przede wszystkim sobą. Pamiętam, potem wsiadłem do samochodu, szybko się stamtąd zawinąłem i jadę do domu i myślę sobie, co mnie podkusiło, po co, nie znam ich. Po co mi odbiło, żeby tutaj przyjechać? Na co ja liczyłem? Że co powiedzą, synku, ale jesteś genialny, że takie coś sobie zrobiłeś. O, czarny będzie szybko brudzi, mówi Hania. Dokładnie. Wtedy nie miałem pojęcia, że istnieje takie zjawisko jak manipulacja i że właśnie padłem jej ofiarą po raz 1025. Manipulacja to jest taki rodzaj komunikacji, w którym już jest zawarta sugestia. Znaczy sama komunikacja już, ona wygląda niewinnie, ale już w tej komunikacji jest zawarte coś takiego, jest taka krzywdząca sugestia zawarta i jeżeli człowiek nie jest na to przygotowany, to czuje się skrzywdzony, czuje się zraniony, czuje się dotknięty i od razu ma takie wrażenie, że powinien się jakoś bronić, powinien się jakoś tłumaczyć. Ja na początku nie wiedziałem, że to, co moja mama robi, to używam jej jako przykładu, bo to nie jedyny manipulant, jakiego w życiu spotkałem, ale, no, jak powiem, zapamiętałem dosyć dobrze, to ja na początku nie miałem świadomości, że to jest manipulacja. Nie wiedziałem, nawet chyba nie znałem takiego pojęcia, ale zawsze po rozmowie z moją mamą, na jaki by nie była ta rozmowa temat, źle się czułem sam ze sobą. O czym, bo jaka by nie była niewinna ta rozmowa. I ja wtedy zastosowałem sposób, który parę lat wcześniej uratował mi zdrowie psychiczne, kiedy moja mama tam, znęcając się nade mną w bardzo wymyślne sposoby psychicznie, doprowadziła mnie do takiego stanu, że po prostu wpadłem w jakieś drgawki. Uciekłem do swojego pokoju, oparłem się o ścianę i po prostu człowiek zacząłem się trząść. Nigdy w życiu mi się coś takiego nie zdarzyło wcześniej, ani na szczęście później. Ale ponieważ mi się to zdarzyło, to od razu jakiś taki wewnętrzny konsultant we mnie powiedział sam do siebie, ups, to ja już muszę przestać z nią rozmawiać, bo ona mnie doprowadzi do wariactwa. I od tego dnia unikałem wchodzenia z nią w dialog. Znaczy ona tam nadawała, a ja siedziałem cicho, dopóki byłem w stanie to wytrzymać. I to samo zrobiłem na stare lata, że tak powiem, zatrzymając po 30, może nie takie stare. Czyli odsunąłem się od niej. O, Robert, ostatnio właśnie kupiłem auto i ta refleksja przyszła mi do głowy. To samo zrobiłem, jak już byłem starszy, dokładnie po tej sprawie z tym samochodem. Znaczy, ja się wtedy odsunąłem od moich rodziców, nie dlatego, że miałem żal tam, że samochodu nie podziwiali, ale że zrozumiałem, że jakaś niezdrowa relacja tutaj jest i że to nie powinno tak być, a nie potrafię sobie z tym jeszcze poradzić. I to jest pierwsza rzecz, którą chcę doradzić wszystkim,
którzy padają ofiarą manipulacji. Pierwsze, co możesz zrobić, najprostsze najczęściej, to jest na ile się da odsunąć się od tej osoby. Po prostu nie wystawiać się na strzał, dopóki nie umiesz się przed tym bronić. Ja za chwilę spróbuję powiedzieć, jak się przed tym bronić. Oczywiście moja mama nie przestała manipulować do końca życia, do ostatnich swoich dni, jak już była ode mnie całkowicie zależna i bardzo dużo jej pomagałem w ostatnim roku jej życia, bo po prostu ona była zdana tylko na mnie, to do końca, do ostatnich dni nie darowała sobie żadnej okazji, żeby mi jakąś tam szpilę wsadzić. Ale przynajmniej przez większość tego mojego życia nie była w stanie już mnie dosięgnąć, bo ja się od niej odsunąłem po prostu. Także to doradzam każdemu, kogo spotyka manipulacja, kto odkryje, że pada ofiarą manipulacji. Dlatego, że pierwsze, co możesz zrobić, odsunąć się, fizycznie się odsunąć od tych ludzi, zejść z pola strzału. Dzisiaj manipulację rozpoznaje z daleka. Niedawno pewien człowiek próbował manipulować się. Śmieję się dzisiaj, bo mnie to dzisiaj bawi, dlatego że ja to dzisiaj traktuję jak grę. Ja to po prostu widzę z daleka. Manipulacja śmierdzi na odległość, jak się człowiek na nią wyczuli. I ja traktuję manipulacje innych dzisiaj jak grę, w którą oni przegrają, bo ja wiem, jak w tą grę grać i jak się im nie dać, wiem, jak ich pokonać. To nie znaczy, że mnie to w ogóle nie dotyka, że mnie nie dotknie jakaś taka właśnie krzywdząca sugestia, że to po mnie spływa jak po kaczce. Znaczy, za głęboko do mnie to też nie dociera, muszę powiedzieć, aczkolwiek oczywiście zawsze jest jakiś taki cień, nazwijmy to, pewnej przykrości, ale ja nie pozwalam na manipulowanie sobą. I dwa razy mną nikt nie będzie próbował manipulować, dlatego że brutalnie to odpieram i kontruję to w taki sposób, że na drugi raz boją się to zrobić. Ludzie często wmawiają sobie latami, że znaczy odpychają od siebie myśl, że ktoś, kto ich tak traktuje, jest manipulantem, że to są manipulacje. Doszukują się jakichś prawdziwych racji w tym, co słyszą, doszukują się prawdziwych, dobrych intencji i tam nawet mogą być jakieś dobre intencje i mogą być jakieś tam racje, ale prawda jest, i myślą sobie tak, no, ale mnie to boli, tak? Boli cię dlatego, że macie boleć. Manipulant zadaje ból dlatego, że to macie boleć. I tak sobie myślisz, no może trochę racji ma ten manipulant, co tak mówi. Tak jak mówię, może on mieć trochę racji, bo to są zwykle inteligentne manipulacje. Tak jak moja mamusia z tym samochodem, no fakt, no duży i czarny, tak jak Hania powiedziałaś, to się brudzi i trzeba dużo tak robić. O proszę, Monika, ja mam tak z ojcem, unikam kontaktu, ciągle mnie poniża, odkąd nie mam kontaktu, jestem szczęśliwa. Dokładnie. I następnym krokiem jest umieć się bronić przed takimi manipulacjami. Aczkolwiek ja powiem tak, a to opowiem wam jeszcze na koniec, nie miałem tego w planie, ale powiem. Ja z moją mamą na sam koniec udało mi się sprawić, że się zawahała i już nie chciała mną manipulować. Znaczy może chciała, ale rzeczywiście przestała. Hania, ale temat nie nadążam pisać. Wrócę jeszcze do tego, do tej racji w tym, co mówi manipulant. On może mieć rację merytorycznie, ale nie o rację tu chodzi. Chodzi o to, żeby cię ugodzić, żeby ci się zrobiło przykro, żeby ci zrobić przykrość, żeby ci dołożyć. Jak mało gdzie w relacjach manipulacyjnych to intencje są najważniejsze, a nie to, czy faktycznie samochód jest duży i faktycznie będzie się brudził. Jak się przed tym bronić? Po pierwsze, pierwsza najważniejsza rzecz, nauczyć się rozpoznawać, że to manipulacja. Jak to się robi? Najprostszą oznaką, że padasz ofiarą manipulacji, jest to, że po rozmowie z tą osobą źle się czujesz ze sobą i nie wiesz dlaczego. Rozmowa była zupełnie niewinna, ale zazwyczaj jak z tą osobą rozmawiasz, to może nie zazwyczaj, ale często się tak zdarza, że w rozmowie z tą osobą, po tej rozmowie masz jakiś niesmak. Jakoś ci jest nie halo i nie wiesz dlaczego. To znaczy, że padłeś czy padłaś ofiarą manipulacji. I jak macie podejrzenie, że ktoś obok was wami manipuluje, i właśnie tak to wyglądają te relacje, że się często w rozmowie z tą osobą musisz tłumaczyć, musisz bronić, musisz przekonywać, że
nic złego nie zrobiłaś, nie myślisz i tak dalej, to prawdopodobnie to jest właśnie relacja manipulacyjna. Pierwsze, co można zrobić, tak jak powiedziałem przed chwilą, to unikać manipulantów, znaczy odsunąć się fizycznie ze strony mojej mamy, tylko krytyka, mówi Bożena. No właśnie. I teraz ta krytyka może być w 100% uzasadniona, w tym sensie, że ona może mieć rację, ale boli cię nie dlatego, że ona ma rację. Boli cię sposób, w jaki to jest robione. Bo to jest taka krytyka, która cię poniża jako człowieka, która godzi w twoją godność jako człowieka. Można człowieka skrytykować bardzo. Ja tak krytykuję pracowników. Znaczy w taki sposób, że nie staram się nie uwłaczać ich godności. Mówię wprost, jak jest, ale jakby nie dotykam, nie mówię, że człowiek jest beznadziejny, bo coś beznadziejnie zrobił. Więc pierwsza, najprostsza rzecz, jaką możesz zrobić, to odsunąć się od manipulanta, jeśli to jest tylko możliwe. Na tyle, na ile to jest możliwe. Zazwyczaj takie regularne manipulacje uprawiają ludzie słabi, którzy mają problem z agresją. I oni w ten sposób wyładowują agresję. W białych rękawiczkach to bardzo często jest robione przebiegle, pod pozorem pomocy, pod pozorem troski. Moja mama też tak, z troską. No, taki duży samochód, kto to będzie mył? Ale będziesz miał kłopot, prawda? No, w sumie trudno się przyczepić, no się zatroszczyła. I to może być też pod pozorem komplementu. Na zasadzie przychodzisz do pracy w nowej bluzce, mówię do pań, a koleżanka mówi: o, jaka ładna nowa bluzka, ale to nie do twojej figury. I właśnie dostałaś w twarz w białej rękawiczce, tak? Manipulacja to przemoc. I nazwijmy ją po imieniu. Manipulacja to jest przemoc. To jest forma przemocy. To jest normalna forma przemocy. Więc jeżeli padasz regularnie ofiarą manipulanta czy manipulantki, czyli źle się czujesz po rozmowie z tą osobą, źle się czujesz ze sobą, to się odsuń od manipulanta na tyle daleko, na ile możesz. Dlatego, że manipulanci mają w tym dużą wprawę i lubią ten sport. Trudno ci będzie tak po prostu wydać im walkę. Dopóki będziesz na to pozwalać, to będziesz... uciekła mi tu notatka. Dopóki będziesz na to pozwalać, to będzie to trwało i oni nie przestaną. Ich główną bronią jest twoje poczucie winy, które umieją bardzo umiejętnie, przebiegle, w białych rękawiczkach, nie wprost, podsycać. Jak masz poczucie winy po takiej rozmowie, poczucie winy, bo coś robisz nie tak, bo jesteś nie dość dobry, bo coś zrobiłeś nie tak, bo może on ma rację, to prawdopodobnie padasz ofiarą manipulanta. Ich główną bronią jest twoje poczucie winy. Jak się przed tym bronić? Ja teraz uwielbiam mieć do czynienia z manipulantami. Kiedyś się ich bałem, bo czułem się bezsilny, czułem się bezbronny, bo się tak źle czułem po rozmowie z manipulantem. Moja mama mi to dosyć mocno wbiła w system, ale z tym można sobie poradzić, jak się człowiek zacznie w tym ćwiczyć i traktować to jak grę. Najlepszym sposobem, są dwa sposoby radzenia sobie z manipulacją. Jeden to pokazać im, że ignorujesz to, olewasz to. Mnie się to nigdy nie udało. Od razu powiem, psychologowie tak radzą, ale mnie się to nie udało. Ja uwielbiam niszczyć manipulacje wyciąganiem aluzji, którą ludzie komunikują w taki podprogowy sposób na wierzch. To jest mój ulubiony sposób. Dlatego, że oni się boją jawnej konfrontacji. Właśnie dlatego to jest przemoc ukryta pod płaszczykiem troski, pomocy, komplementu. Właśnie dlatego mówię, że to jest taka przemoc w białych rękawiczkach, że oni się oni chcą ci zrobić przykrość, oni cię chcą zaatakować. To o to chodzi, nie o to, co zrobiłeś, czy zrobiłaś nie tak. Dlatego powiedziałem, że nie ma znaczenia, czy mają rację, czy nie mają rację. Mogą nawet mieć rację, ale idea, chodzi o to, nie o tą rację, tylko o to, że oni chcą ci zrobić przykrość. Ale chcą to zrobić w taki sposób, żeby nie było widać, że oni chcą ci zrobić przykrość, żeby nie było widać, że chcą ci dokopać. Dlatego robią to w taki zawalowany sposób, dlatego atakują nie wprost. I najlepszym sposobem na to są ludzie o zaniżonym poczuciu wartości, oczywiście, i różnych jeszcze innych cechach. Najlepszym sposobem jest wyciągnięcie aluzji
na wierzch, bo oni się tego boją jak ognia. Oni się boją nazwania rzeczy po imieniu. Przykładowo z tym samochodem mojej mamusi, to mogłem na przykład jej powiedzieć coś w rodzaju: widzę, że chcę, żebym się nie cieszył z tego samochodu. Bo o to jej chodziło. Po prostu nazwać to, o co im chodzi, tak? Masz taką piękną bluzkę, ale nie do twojej figury. No to rozumiem, że tak. Ja bym powiedział w takiej sytuacji, rozumiem, że to ma brzmieć jak komplement, ale tak naprawdę chcesz mi powiedzieć, że jestem za gruba. Manipulanci nienawidzą takiej sytuacji, kompletnie nie wiedzą, co z tym zrobić i następnym razem 3 razy się zastanowią, zanim spróbują z tobą, poszukają sobie innej ofiary. To jest przemoc, to jest agresja ukrywana z tchórzostwa. I tak to trzeba nazywać, to jest przemoc. Więc jak padasz ofiarą przemocy, jakiejkolwiek, jak ktoś ci da pięścią w nos, to nie bój się oddać, tak? I tak samo tutaj, nie miej poczucia winy, że może krzywdę komuś zrobisz, bo on się tak o ciebie troszczy. Jakby się troszczył, to byś się źle nie czuł, czy nie czuła z tym. Więc pierwszy błąd, którego należy unikać, oszczędzać manipulanta, bo ona się przecież o mnie troszczy, no to w sumie to ma dobre intencje. Jakby miała dobre intencje, to by cię nie bolało. To jest tak proste. Nie ma co liczyć, że manipulant zmieni się sam. Jak się dotąd nie zmienił i ciągle ci wali te szpilki, to na pewno będzie to robił dalej. Nie próbuj tego racjonalizować. No, ale może jednak ma trochę racji. A może ja wyolbrzymiam. Może ma trochę racji, może wyolbrzymiasz, ale tu nie o to chodzi, jak jest naprawdę. Chodzi o to, że ten ktoś chce zastosować przemoc wobec ciebie i stosuje ją. I trzeba to tak nazwać i tak potraktować. I przypomnieć sobie, ile razy się czułaś paskudnie po takiej kolejnej konfrontacji w białych rękawiczkach, kiedy w białych rękawiczkach ci przyłożyli z prawej i z lewej. I nie ma co liczyć, że to już się więcej nie zdarzy ostatni raz, bo nie wiem, bo już tego nie zrobi. Ze mną dzisiaj mało kto próbuje 2 razy manipulację, bo jak spróbuje raz, to ja mu od razu mówię, co on robi. Bez najmniejszych skrupułów, kto by to nie był, żeby to był najwyższy. Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić dzisiaj po tym live, żeby z niego coś wynikło, poza tylko posłuchaniem sobie wieczorem w niedzielę, to zadać sobie pytanie, kto w moim otoczeniu jest takim manipulantem? Nie tam, że raz mu się to zdarzyło. Kto w moim otoczeniu jest takim stałym manipulantem? Często będzie to jedna, czasem 2 osoby w bliskim otoczeniu. Jak już wiesz, kto to jest, to zadaj sobie pytanie, jaki jest schemat tej manipulacji? Jak wygląda kolejność zdarzeń? W jakich sytuacjach do tego najczęściej dochodzi? Czy to jest sytuacja, kiedy ten ktoś mówi, że mi chce pomóc? Czy to jest sytuacja, kiedy ja popełniłem błąd i ten ktoś to podsumowuje, czy jeszcze coś innego? W jakiego rodzaju sytuacjach do tego dochodzi? To zwykle będą znowu 1-2 schematy, nie więcej. I co jest wyzwalaczem tej manipulacji? Znaczy, jaka okoliczność, jaka sytuacja powoduje, że potem do tej manipulacji dochodzi? Na przykład w przypadku mojej mamy, jeden z takich wyzwalaczy, to była sytuacja, kiedy ja się chciałem czymś pochwalić, czy chciałem pokazać, że mam jakieś powody do dumy. Przywiozłem ten samochód, co było naprawdę duże osiągnięcie. No i ona od razu ustrzeli to, żebym czasem się za dobrze nie poczuł. Następnie, jak już będziesz wiedzieć, co jest wyzwalaczem manipulacji u tej osoby, bo zwykle to będzie ta sama sytuacja, no to trzeba się na to przygotować i powiedzieć sobie, to od teraz gramy w manipulację, ale na moich zasadach. Czekam na twój ruch. I jak ten ruch nastąpi, no to przyłożyć, wyciągnąć aluzję, którą ten ktoś tam próbuje przemycić na wierzch i nazwać. Na zasadzie słyszę, jak dobrze rozumiem, co mówisz, to próbujesz mi powiedzieć, tak jak tutaj, bum, tak jak ja powinienem był powiedzieć mojej mamie. Jak dobrze rozumiem, to próbujesz mi powiedzieć, że nie mam z czego być dumny, nie mam się z czego cieszyć, bo to nic takiego. A w ogóle to powinienem się martwić i powinien mi być przykro. To mi chcesz powiedzieć, tak? Tak powinienem był powiedzieć, bardzo żałuję, że tego nie zrobiłem, już nie zdążę. No i następne pytanie, które sobie trzeba zadać, co mogę zrobić, żeby to przerwać? A co możesz zrobić? Ja doradzam to, co mnie się bardzo sprawdziło, wyciąganie aluzji na zewnątrz
i po prostu nazywanie po imieniu, co nam robią, a zobaczycie, jacy będą zdziwieni. To są piękne chwile. Kochani, jeśli chcecie mi podziękować za tego live'a i uważacie, że to warto, żeby ludzie to słyszeli, to bardzo proszę, udostępnijcie to swoim znajomym na swoich ścianach na Facebooku, bo dzięki temu robi mi się więcej zasięgów, więcej osób usłyszy to, o czym ja tutaj opowiadam, a czasem człowiek usłyszy jedno zdanie, dwie kropki mu się połączą i nagle jakaś bariera znika i nagle otwiera się przestrzeń tam, gdzie jeszcze przed chwilą była ściana. A za tydzień zapraszam na kolejnego, zapytam Krzysztofa. O, tu jeszcze Małgosia nam tu powiedziała coś ciekawego. Niedawno zerwałam kontakt z koleżanką, w cudzysłowie, która nazywała mnie swoją siostrą. Pewnego dnia po rozmowie z nią poczułam straszną słabość i poczucie winy, że nie mam siły z nią rozmawiać, dzwonić do niej. Obraziła się, napisała pouczający list, a ja nie chcę już. I dokładnie o to chodzi. Słuchajcie, nie wyleczycie manipulanta. Takiego nałogowego manipulanta nie wyleczycie. To jest ich wybór życiowej drogi. Trzeba siebie po prostu w takiej sytuacji ochronić. Nie udostępniajcie manipulantkom czasami. Udostępniajcie, nie bójcie się. Manipulant nie wyciągnie z tego wniosków. Kochani, to co? Już się z wami żegnałem, więc żegnam się jeszcze raz. Najlepszego do przyszłego tygodnia i tak jak powiedziałem, jeśli chcesz mi podziękować za tego live'a, udostępnij go u siebie, a może komuś innemu rozjaśni się jutro dzień, kiedy przyjdzie do niego manipulant. Walnie w ten sam sposób, co zawsze i dostanie prosto w nos. Do zobaczenia.